To miło dzisiaj gościć tutaj na naszym tradycyjnym kiermaszu kukuryku w Cielętniku, który już od kilkunastu lat wszedł w kalendarz naszych spotkań związanych z świętami wielkanocnymi. Jak Państwo mieli okazję tutaj zauważyć, coraz więcej uczestników w tych kiermaszach się pokazuje, przedstawiają bardzo dużą, szeroką ofertę związaną właśnie z tradycją naszych świąt wielkanocnych i myślę, że każdy, kto chciałby skorzystać z tej oferty, na pewno wybierze to, co jest mu niezbędne na ten szczególny okres, jakim są święta wielkanocne. Szanowni Państwo, te święta są szczególne i wyjątkowe, dlatego one mówią o tym, że odradza się nasze życie. I chciałbym Państwu życzyć, aby to odradzające się życie, które zawsze nam towarzyszy w codziennym dniu, pozwoliło nam dalej realizować nasze zamierzenia i potrzeby rodzinne, potrzeby również związane z naszym środowiskiem, z naszym miastem, naszą gminą i życzyć, żeby w tych działaniach każdy z nas osiągnął ten swój cel. A te święta niech pozwolą, aby Państwo mogli spokojnie, z radością, w gronie rodziny i z wyjątkowej atmosferze nabrać właśnie tych sił i spojrzeć z pełnym optymizmem w tą przyszłość, bo ta przyszłość jest dla nas chyba też wyjątkowym wyzwaniem po to, żeby osiągnąć te zamierzenia, które mamy na niwie naszego życia rodzinnego, naszych obowiązków również związanych z wykonywaniem naszej pracy, ale przede wszystkim rozwijającym się naszą małą wspólnotą gminną. Wszystkiego najlepszego. Dzień dobry, witam serdecznie z Buzka Zdroju, z Placu Zwycięstwa, z tak zwanego Cielętnika. Jak co roku w przeddzień Niedzieli Palmowej, przed świętami Wielkiej Nocy, zapraszam wszystkich serdecznie na kiermasz zorganizowany tutaj przez burmistrza miasta i gminy Buzko-Zdrój, pana Waldemara Sikorę, wespół z Buskim Samorządowym Centrum Kultury. Szanowni Państwo, koła gospodyń wiejskich, wytwórcy rzemiosła regionalnego, czego tutaj nie ma, po prostu wszystko, czego nie może zabraknąć na stole wielkanocnym, od frykasów, pyszności, ciast, mazurków, różnego rodzaju smacznych wypieków poprzez wędliny, a jak również piękne stroiki. Zapraszam serdecznie dzisiaj w godzinach od 9 do 14. Myślę, że nie może tutaj Państwa zabraknąć i myślę, że jeżeli tutaj będziecie, no to na pewno zaopatrzycie się we wszystko, co niezbędne na świętowanie świąt Wielkiej Nocy. A ze swojej strony życzę na te święta wszystkiego najlepszego, pogody ducha i przede wszystkim zdrowia i uśmiechu. Dziękuję bardzo i jeszcze raz zapraszam.